ale to nie znaczy, że ma słaby wzrok. On ma bardzo dobry wzrok. Jak dobrze pamiętacie, nagraliśmy odcinek o koniach. O pomoc poprosiłem Pawła Oględzkiego, doktora habilitowanego, biologa środowiskowego, Pawła Oględzkiego. Odcinek Wam się bardzo spodobał. Ja również dowiedziałem się mnóstwa ciekawych rzeczy, o których nie miałem pojęcia. I pomyśleliśmy, że czas powtórzyć chyba i wziąć tym razem na tapetę może sandacza. Nie chodzi mi o legendy, jak długo sandacz żyje, ile lat dożywa, jak szybko rośnie. Tylko jakby inną legendę, inne przekonanie. Ja od kiedy pamiętam, mówiło się i pisało, że sandacz ma tak zwane wąskie gardło. Dlatego przynęta nie powinna być większa niż kilka, maksymalnie te 10-12 cm, ponieważ no, nawet duży sandacz może sobie poradzić z uklejką, ale już krąpia no, nie połknie i tak dalej, ponieważ w odwrotności niż szczupak nie atakuje dużych ofiar, tylko małe. Natomiast moja praktyka wędkarska pokazuje, że chyba niewiele ma to wspólnego z prawdą, ponieważ zdarza mi się, no teraz staram się łowić większymi przynętami, zdarza mi się na 15-18 cm przynęty łowić niewymiarowe sandaczyki, to raz, a dwa zauważyłem, że nawet spore gumy w kształcie krąpia, powiedzmy takie plus minus jak dłoń, są bardzo skutecznymi przynętami, nawet na niewielkie sandacze. Czyli jak to jest? Czy ten sandacz rzeczywiście ma wąski przełyk, czy... No cóż, ja znowu zacznę od tego, że wędkarstwo to nie jest wędkologia i tutaj nie ma jedynych prawd oczywistych. W tym przypadku mamy do czynienia z tak zwaną półprawdą, której też nie ma, tak samo jak nie ma półdziewicy. Sandacz ma rzeczywiście nieco węższy przełyk, nieco mniejsze rozwarcie otworu gębowego niż szczupak, a nawet sum. W związku z tym nie jest łatwe dla niego. Można powiedzieć, że jest niemożliwe połykanie ekstremalnie dużych ofiar. Na przykład przy okazji szczupaka mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy szczupak atakuje ofiarę równą mu wielkością. Na przykład jeden szczupak drugiego szczupaka. W przypadku sandacza nie będzie czegoś takiego, on ma rzeczywiście mniejsze rozwarcie pyska. Natomiast nie jest prawdą, że ten limit wielkości ofiary, Także przynęty, to jest kilka centymetrów. Sandacz, jak każdy drapieżca, będzie jadł i będzie polował na to, czego akurat jest najwięcej i czego zdobycie wymaga najmniejszych wydatkowań energii. Kiedy jakaś ryba się trze, może to być nawet leszcz. To on będzie wtedy polował na leszcz. Oczywiście nie na kilogramowe łopaty, ale no takie 20-25 są absolutnie w jego zasięgu. Kiedy się trze płoć, poluje na płoć. To, że ma bardzo często jego głównym daniem w menu jest ukleja, wynika z tego, że jest to ryba po prostu najpospoliciej występująca w jakimś akwenie. Jest ją najłatwiej upolować. Ponadto, kiedy sandacz poluje w nocy zwłaszcza, kiedy poluje w toni, kiedy zmienia głębokość, na której żeruje, on się przemieszcza za dużymi stadami ryb, któremu też jest najłatwiej namierzyć i to najczęściej jest ukleja. Ale to nie jest tak. Potrafi być kanibalem. Potrafi polować także na mniejsze sandacze. Nie w takim stopniu jak szczupak, ale tak. Także nie jest tak, można powiedzieć, zajadły jak ten bardziej popularny drapieżca, ale nie jest znowu aż takim minimalistą, nazwijmy go. Tak, czyli, czyli nie ma jakiegoś takiego wymiaru, że nie wiem, no te 12 cm i smukła rybka, absolutnie? Absolutnie, absolutnie nie. Warto natomiast kombinować z barwami, ale to jest już w ogóle inna para. A to zaraz Cię będę podpytywał o to. Natomiast chciałem też powiedzieć, że z moich obserwacji bardzo często wynika, czy to na Wiśle, czy na jakichś zbiornikach zaporowych, czy jeziorach, że sandacze poruszają się gdzieś tam w okolicy stad leszczy. Bardzo często jest tak, że jak namierzymy stado leszczy, to rzeczywiście są leszcze, to gdzieś tam w okolicy kręcą się ładne sandacze. To jakby
sprawdza mi się naprawdę na wielu łowiskach. Nie wiem, czy one lubią po prostu ten gatunek, czy dobrze się czują, czy traktują to właśnie, powiedzmy, te mniejsze leszcze. Taka szorstka męska przyjaźń, o to się chodzi? Nie, no bo ja nie sądzę, żeby one te leszcze traktowały jako potencjalną zdobycz i dlatego się ich trzymały. Ja się z tym nigdy wcześniej nie zetknąłem, także zabiłeś mi ćwieka. No, ale ja sądzę, że jest to kwestia tego, że sandacz mimo wszystko preferuje czasem nieco bardziej muliste dno. Nie zupełnie tam grzebać w mule, ale to są podobne warunki żerowania, jakie mają stada dużych leszczy. Mhm. I to z tego wynika, ale przyznam się, sam się nigdy z tym nie zetknąłem. Na pewno duży leszcz nie jest, tak zwyczajmy, kilowy, nie jest dla sandacza atrakcyjny jako potencjalna zdobycz, no chyba, że sandacz ma 15 kilo. Ale już takie, powiedzmy, tam leszczyki po 20-25 centymetrów? Zdecydowanie tak. To nie jest nic wielkiego, nawet dla wymiarowego sandacza coś takiego łyknąć. Też tam trochę pomiędli w pysku przytrzyma. W ogóle ma sandacz ma nieco inną taktykę polowania niż szczupak. Szczupak od razu chwyta rybę, jak ona zużywa się, wtedy zastanawia. O Jezu, a nuż się zadławię. Ale już nie ma możliwości ich wypluć. No tak, ma 700-900 zębów skierowane wszystkie ku tyłowi, już nie ma jak, nie ma jak się tej zdobyczy pozbyć. Sandacz najpierw przyciśnie trochę do dna. To jest bardzo często jak przy braniach. Dużo brań jest, tak, dużo brań jest niezaciętych. Często jest zacięty tu pod brodą. On po prostu przyciska. Przyciska najpierw, potem tam gmera, potem chwyci tymi swoimi psimi zębami i zaczyna połykać. Zawsze od ogona. Od ogona połyka. Stąd do zbrojki, bardzo często stosowane. No po prostu tak sobie żeruje, no nieco mniej agresywnie, ale to też jeszcze może być uzależnione od fazy, w jakiej się znajduje. Jak jest głodny po tarle, jak na przykład jest w ciągu migracyjnym, na przykład w ciągu potarłowym w zasadzie, bo sandacz też jest rybą wędrowną. Mhm. Także mogę o tym za chwileczkę powiedzieć, jeśli zechcecie. To wtedy żeruje agresywniej. Jeżeli ma dużo pokarmu, żeruje nieco mniej agresywniej, spokojniej, ale wędkarze też to wiedzą, zwłaszcza w zbiornikach stojących. Brania sandaczy, to co ja będę tłumaczył, złowiłeś 100 razy więcej sandaczy w życiu niż ja, ale ja się uczyłem łowić sandacze na żwirowni i tam wyczuwać te pstryknięcia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także wiem, jak delikatnie potrafi brać sandacz, zwłaszcza w wodzie stojącej i zwłaszcza kiedy ma wbrud pokarmu. Ale wiesz co, ja powiem ci, że często zauważyłem, dlatego też przestawiłem się na troszkę większe przynęty, bo często bywało tak, że łowiłem w danym zbiorniku, powiedzmy, ryby, sandacze i używałem przynęt takich, powiedzmy, tam tradycyjnie, czyli 7, 9. I te brania, kurczę, były takie pstryknięcia, urwane ogonki, ściągnięcia tej gumy z haka. Natomiast w momencie, jak zacząłem stosować większe przynęty, to brań jest zdecydowanie mniej. Ale nie mam urwanych ogonków, nie mam dotknięć, po prostu są mocne brania. Oczywiście czasami wcięte, czasami niewcięte, natomiast bardzo często są to przeważnie bardzo mocne brania i przeważnie ta guma po prostu jest cała połknięta. Dlaczego poruszam ten temat? Dlaczego się dzisiaj pytam o te przynęty? Bo to być może jest ekstremalny przypadek, ale to mi się zdarzyło, to pewnie puścimy jako przybitkę. 2 lata temu złowiłem sandacza, bodajże tam 83 czy 85 cm, piękna ryba, na szczupakową przynętę. Był to taki wielki magbist i on miał 31 cm. To była przynęta, która miała 31 cm i sandacz tą przynętę praktycznie całą opędzlował, wystawał kawałeczek. Ewidentnie no, do ryja mu się zmieściła i wtedy właśnie zacząłem się zastanawiać, czy kurczę, to nie jest błąd te 7, 9, 5. A nie zauważyłeś czegoś takiego, nie tylko w przypadku sandaczy, ale także w przypadku szczupaków, a nawet okoni, że duże ryby, zwłaszcza relatywnie duże ryby, znacznie agresywniej atakują, głębiej połykają duże przynęty, natomiast malutkie paproszki bardzo często się zapinają za koniuszek wargi. Stąd na przykład ja wyholowałem wiele szczupaków podczas łowienia okoni na okoniowych zestawach, bo były zaczepione tuż, a to były duże ryby, no stosunkowo duże ryby. To nie wiadomo, czym jest spowodowane, ale właśnie im większa zdobycz, tym drapieżnik atakuje ją pewniej, jakby się bał, że ona mu ucieknie. No tak, ale taką, to jest silniejsza. Tak, półgębkiem.
Okej, czyli wiemy, że sandacz powiedzmy potrafi wybrać, nie wiem, taką lub inną ofiarę. No właśnie, następne pytanie. Czy sandacz rozróżnia swoje ofiary? W sensie, czy rozróżnia powiedzmy okonia od uklejki, a płotkę od krąpia? I też jak widzi kolory? Nie no, jasne, że odróżnia. Natomiast no, trudno dyskutować tego w jaki sposób i co on sobie w cudzysłowie myśli. Po prostu widzi, że to jest taki gatunek, a to jest inny, tak, no, że różnią się. Na pewno, ale nikt niestety nie porozmawiał z rybą, jak ona to dostrzega. W związku z tym to wszystko jest kwestią spekulacji. My wiemy, jak ryby rozróżniają kolory, jak je widzą, ale cała reszta to już jest ich słodka tajemnica. Czyli rozumiem, że widzi, sandacz powiedzmy widzi, czy to jest seledynowa guma, czy biała, czy czarna. A niekoniecznie. Znaczy, zależy jak. Jak to zinterpretujemy. Zaczynając od wzroku sandacza, który jest no, jednym z takich tematów tabu. Sandacza bardzo często, ja też to wielokrotnie, tak nawet nie zastanawiając się nad tym specjalnie, nazywa się mętnookim. To jest takie pierwsze, jak nie ma zastępczego słowa na sandacz, to się pisze mętnooki. I ja też w wielu artykułach pisałem mętnooki. Aż tak nagle przyszło zastanowienie, w zasadzie dlaczego kurczę? On rzeczywiście ma takie mętne oki, to się kojarzy, że on tak jakoś kiepsko widzi. Taki jest jakiś. No, wiecie w nocy jak robić, prawda? To ma ewidentnie białe oko. Chyba białe, jako jedyna białe ryba. Oko, jako, no, ale no, my mamy czerwone oczy tak. w świetle flasza. Ma taką lekko zmętniałą tą gałkę oczną, ale to nie znaczy, że ma słaby wzrok. On ma bardzo dobry wzrok. Bardzo dobry. Żeruje przecież niemal w kompletnych ciemnościach. Często do tego, w brudnej wodzie do tego w wodzie, która jest zmącona. Przecież dlatego wypiela szczupaka w zbiornikach zaporowych po pewnym czasie, kiedy ta woda się robi zmętniała. Czysta woda? Preferencje dla szczupaka. Mętna woda, zdecydowanie sandacz wypiela szczupaka, co nie znaczy, że one ze sobą w jakiś sposób tam walczą bezpośrednio, po prostu warunki się zmieniają na korzyść sandacza. Teraz te kolory. Otóż, troszeczkę biologii będzie, przepraszam. Bardzo dobrze, bo to jest podstawa naszej pasji. Za widzenie odpowiedzialne są dwa rodzaje komórek. Pręciki i czopki. Pręciki generalnie za intensywność bodźców odbieranych, natomiast czopki za widzenie barwne. I teraz ile rodzajów czopków, tyle barw, właściwie tyle przedziałów spektrów, no ale to no ogólnie przyjmijmy tyle barw, widzi i rozróżnia ryba w kolorze, prawda? Tak jak my byśmy widzieli kolor, zieleń, czerwień, pomarańcz i tak dalej. Sandacz ma tylko dwa rodzaje czopków, podczas gdy rekordziści wśród ryb mają pięć albo nawet sześć rodzajów, czyli tyle barw widzą po prostu w sposób naturalny. Sandacz nie. Sandacz ma tylko dwa rodzaje czopków. Widzi barwę zieloną i barwę taką między ciemną żółcią a jasną czerwienią. Pomarańcz, tak, ciemna czerwień. Także to są barwy, które widzi w sposób naturalny na każdej głębokości, niezależnie od intensywności, dostępności światła, je widzi najlepiej. Natomiast wszystkie pozostałe widzi tak jak na czarno-białym filmie. Czyli w odcieniach szarości, w odcieniach czerni. Widzi, że coś się różni. Dostrzega wzory na tym. Ale na przykład malowanie seledynowych wzorów kropek na gumie sandaczowej jest bez sensu, ponieważ on tego i tak nie zobaczy. Prędzej jakąś powiedzmy pomarańczową płetewkę. Dokładnie. Każde skontrastowanie, no stąd popularność flagowców. No on białe nie widzi, ale czerwoną tak. Natomiast białą widzi no, też jako biało, no bo będzie, bo się coś odcina. Ale tak generalnie powtórzę, my nie jesteśmy rybami. Nie wiemy na jakie bodźce ryba akurat żerująca reaguje. Na pewno nie tylko wzrok, na pewno linia boczna. Na pewno w przypadku sandacza także powonienie, także atraktory nie są bez sensu. Pytanie z jakiej odległości on to wyczuwa. Mhm. Nie było, w większości nie było przeprowadzonych tak dokładnych badań. To jest wszystko trochę na czuje. Tutaj praktyka wędkarska jest, sądzę, w wielu przypadkach większa niż wiedza naukowa. Natomiast niewątpliwie warto kombinować. Ale jeśli wybieramy barwy, to pamiętajmy, że zieleń i pomarańcz to są te, które powinny, to nie znaczy, że muszą w danych warunkach,
działać na sandacza, działać na czyli sandacza najbardziej. Ta popularność tej przysłowiowej marchewy po prostu, w którą ja akurat nie wierzę, no jakoś tak nigdy mi nie przyniosła za dużo brań, ale... Ale wiem, że jest bardzo popularna wśród innych. I sposób prowadzenia, moim zdaniem, absolutnie pierwszorzędny. Ja na te same gumy, jak kiedy się uczyłem łowić sandacze na wyrobisku pożwirowym, jak już wspominałem, jak inaczej prowadziłem, miałem niemal przez wiele wyjazdów, miałem same szczupaki. Tam było pełno szczupaka i ja mówiłem pełno szczupaków. Ale dopiero musiałem podpatrzeć, jak łowią moi koledzy, którzy łowili sandacze, że to się jednak zupełnie inaczej łowi, że to jest antyspinning wtedy, jak ja myślałem, właśnie nie prowadzi się przynęt, tylko się ją podciąga delikatnie, prawda? Muska się to dno i nagle są te pstryki. Pstryk, pstryk, pstryk i to trzeba zacinać i wtedy zacząłem łowić same sandacze. Tak to jest. Sandacz ma po prostu inną taktykę żerowania, a to są te same gumy często. Także akcja, sposób prowadzenia, ja bym generalnie nie przeceniał tych kolorów. Oczywiście, że trzeba kombinować, ale kombinowanie z przynętami to jest gra w dwie strony, bo to jest i szansa na rybę, bo akurat może się... I szansa na stracenie czasu. Psychika wędkarza. Zobacz, inaczej zaczynasz łowić po zmianie przynęty. Już pracujesz, a teraz coś się zadzieje. A tak to już tak rzucasz. 87 raz. powiem ci, że też bardzo często mi się sprawdza zmiana obciążenia przynęty, a nie zmiana koloru. Czyli powiedzmy, nie wiem, wybieram sobie jakąś przynętę X o wielkości Y, nią łowię, nie ma brań, zmieniam na przykład na dwa razy lżejszą główkę, czyli już jest inna praca, ale tej samej przynęty i zaczynają się brania. Wracam do tej cięższej, nie ma lub odwrotnie, tak? Bo ja czasami zmieniać na cięższą i walić w to dno. I czasami trzęsienie ziemi to jest, wiesz, osłabione trzęsienie ziemi. Tak, A ja właśnie czasami schodzę na przynęty bardzo lekkie, nawet teraz byłem parę dni temu na Czorsztynie i łowiłem na głębokości tam powiedzmy kilkunastu metrów na główkę 5 i 7 gramów i dopiero wtedy złowiłem rybę. Brania miałem wcześniej, na cięższe, na tam 20, 15, nie mogłem nic wsiąć. Blisko pontonu, blisko łódki, to bardzo mocne brania. Dopiero jak przeszedłem na siódemkę, pierwszy rzut... A brania w toni, to nie wiadomo kiedy. Mówi się, że w nocy sandacze podpływają wyżej. Niekoniecznie. W środku upalnego dnia też ci potrafi wziąć w połowie wody. Bo duże sandacze są rybami pelagicznymi, natomiast to myślę, że to jest... Temat na zupełnie inny odcinek. One sobie tam wędrują. Tam, gdzie za ofiarami. Nie ma sensu w przypadku ryby trzymać się dna ryby drapieżnej, bo tak napisał, załóżmy, pan Wyganowski. Ja się trzymam dna wtedy, jeśli mam tam żarcie. Tak. Jeżeli żarcie podpłynęło wyżej z jakichś powodów, to ja też podpływam wyżej, bo ja chcę jeść, a nie serwować. Tym się kierują ryby. Dokładnie. No dobra, no to już wiemy, że w takim razie nie ma co się trzymać małych przynęt. Wiemy, jak mniej więcej sandacz rozróżnia kolory i że je rozróżnia. Tak, i że ma bardzo dobry wzrok. Ma dodatkowo jak gdyby wzmocnioną siatkówkę, taką warstwą, która się nazywa, tak bardzo naukowo powiem, tapetum lucidium. Tapetum to jest generalnie wyściółka, stąd tapeta. Ona dodatkowo wzmacnia jak gdyby odbicie światła i kieruje je na te dwa rodzaje czopków, które są w otoczeniu pręcików. Także sandacz reaguje na bardzo niewielkie impulsy świetlne, bodźce świetlne, dlatego dobrze sobie radzi w wodach mętnych, w wodach ciemnych, znacznie lepiej niż szczupak i chyba nawet lepiej niż okoń, który też ma niezły wzrok. No więc bardzo dziękuję za kolejny wykład, darmowy. No cóż, może uda mi się jeszcze Pawła namówić na kolejne odcinki, mam taką nadzieję. Chociaż jak powiedział ostatnio, to nie trzeba go namawiać. Nie trzeba mi namawiać, wciąż potwierdzam to, podtrzymuję. Więc słuchajcie, jeżeli Wam się podoba taka forma zdobywania wiedzy, tak jak w odcinku o koniach, no to piszcie. Jeżeli macie jakieś pomysły lub pytania do Pawła, bo też no, ja staram się coś wymyślać, ale czasami są teorie, o których ja mogłem nie słyszeć. Jeżeli coś Was nurtuje, piszcie, może nam się uda wybrać jakieś kilka najciekawszych. Proszę Państwa, korzystając z okazji, chciałem wyjaśnić jedną sprawę. Przy moich artykułach podany jest adres mailowy www.media itd. Taki sam, jak mają wszyscy autorzy wiadomości. Otóż proszę Państwa, w moim przypadku ten mail nie funkcjonuje. Ja nie wiem dlaczego. Wielokrotnie próbowałem interweniować, także ja nie
odbieram po prostu maili z tego. Bardzo proszę pisać na normalny adres redakcji, na pewno wtedy listy czy maile zostaną, pytania do mnie przekazane. Także bardzo wszystkich w tym momencie przepraszam, jeżeli ktoś próbował, to nie jest to tak, że ja za przeproszeniem olewam te maile, tylko po prostu ja ich nie odbieram. Ja też od razu się przyznam, powód jest inny, nie mogę zapamiętać hasła. Nie potrafię się tam zalogować. A ja nawet nie dostałem. No ja też jestem antytalent, ale nie tak, ja nawet nie próbowałem, bo nie mam. Nikt mi nie podał. Także jak macie pytania, no to tak jak Paweł powiedział, albo na adres redakcji, albo poniżej w komentarzach, jeśli macie jakieś propozycje, coś was nurtuje, może coś fajnego uda się wyczytać, może Paweł się zgodzi odpowiedzieć na parę ciekawych pytań. Jeszcze o sandaczu w ogóle mam parę rzeczy do dodania, ale już nie będę się teraz. Także to wychodził przed szereg. Drugi odcinek z miliona. No dobra, my was żegnamy, trzymajcie się i widzimy się na następnym odcinku.